tego dnia. Odchodzą stąd anioły. Celem spotkania z młodzieżą było pokazać Tadeusze Kościuszka jako człowieka z krwi i kości, żeby nie był to taki brązowy bohater, którego młodzież właściwie zupełnie omija i nie wykazuje zainteresowania, ale pokazał jako człowieka, który miał różne momenty w swoim życiu. Odnosił sukcesy, ale zdarzały się i porażki. Był człowiekiem szczęśliwym, ale bywały chwile, kiedy nachodziły go smutki. A generalnie wszystko to po to, żeby pokazać, że Kościuszko to niezwykle ważna postać w naszej historii. Bohater, który odegrał rolę swoistego rodzaju ikony wolności, walki o wolność Rzeczypospolitej, a mit, który właściwie w jakimś sensie wynikał z tego, co Kościuszko robił, ten mit udziału ludu w walce o niepodległą Polskę, przyczynił się do tego, że kiedy w 1918 roku Polska odzyskiwała niepodległość, a w 20 roku jej broniła przed najazdem bolszewickim, to właśnie lud, który ruszył do boju, zadecydował o ostatecznym sukcesie. Bo kończy się jego ziemska praca. Potem co noc tęsknimy za kimś dla nas wielkim. Ponieważ wszystkie dęby będące następcami tego dębu Bartek powinny mieć nazwę zaczynającą się na literę B, zupełnie szczęśliwie złożyło się, że nasz bohater jest trojga imion. Andrzej, Tadeusz, Bonaventura. A więc mamy już literę B, mamy imię i wobec tego nasz dąb, to jest dąb Bonaventura Kościuszko. Uczyń ze mnie coś lepszego, żeby nie żyć na daremnie. Pragnę, żebyś całe życie zawsze żywy mieszkał we mnie. Zapraszam do wysłuchania utworu Bożego. Uczyń ze mnie coś lepszego, żeby nie żyć na daremnie. Pragnę, żebyś całe życie zawsze żywy mieszkał we mnie. Pragnę, żebyś całe życie zawsze żywy mieszkał we mnie. Kiedy spojrzę pobok nieba, pragnę ujrzeć Twoją gwiazdę i o Tobie mówić prawdę. Twoje słowo kochać każde i o Tobie mówić prawdę. Twoje słowo kochać każde. Idąc drogą po tej ziemi, słucham głosu Twego z nieba, jak przepiórka rozśpiewana. Pragnę mieć dostatek chleba, jak przepiórka rozśpiewana. Pragnę mieć dostatek chleba. Jest rozkoszna Twoja siła dla każdego pożądania. Gdy sen nocy mnie ogarnia, gdy wyrósł
ruszę w drogę z rana, gdy sen nocy mnie pogarnia, gdy wyruszę w drogę z rana. Gdy opadną mnie już siły, niech mnie wzmocni Twoja siła i niech Twoja gwiazda święta, tak jak słońce mi świeciła. Święta, tak jak słońce mi świeciła, gdy ostatnia gwiazda zgaśnie pod pułapem Twego nieba, pragnę iść do Ciebie drogą po ostatni okruch chleba. Pragnę iść do Ciebie drogą po ostatni okruch chleba. Jestem pod wrażeniem spotkania z miłośnikami historii, z miłośnikami Tadeusza Kościuszki, z miłośnikami pięknych obiektów architektonicznych, architektury staropolskiej, bowiem jesteśmy na terenie dworu w Ludynii, XVIII-wiecznego dworu, który może pochlubić się obecnością Kościuszki. I w związku z tym dla nas, mieszkańców Ludynii, ważnym wydarzeniem, zaczęliśmy organizować ludyńskie spotkania z Kościuszką. Są to spotkania dla tych ludzi, którzy pamiętają o tym, jaką wspaniałą postacią historyczną był Tadeusz Kościuszko, i tych, którzy chcą się tą wiedzą, radością, umiłowaniem lokalnych tradycji między sobą wymienić i między sobą pochwalić. Cieszę się, że tacy ludzie są i że tacy ludzie chcą przyjeżdżać do Ludynii. Mam nadzieję, że w kolejnych latach znowu spotkamy się na ludyńskich spotkaniach z Tadeuszem Kościuszką.